Dzieci z Mszana, jeszcze i z Szabdy, zapraszam, jak macie to chwilkę czasu, pokażę wam tą nową kaplicę. Tam, no, kto by chciał, to w ogóle może zajechać tam. Dosłownie na chwilkę, bo muszę jeszcze wrócić na trasę wizyty duszpasterskiej. Na drugą stronę ulicy przyjeżdżamy, piętnastki tam koło za przed sklepem spędzamy już czas. Dziękuję bardzo wszystkim wam za nasze małe takie preludium do tego świętowania. A w niedzielę was zapraszam na 11:30 albo później na obiadzik. Tu też będą obrazki, pewnie, że będą obrazki. Potem jakiś obiadzik, grochówka wojskowa. Potem jeszcze ognisko skautów o 17:00. Macie już wprawę w tych ogniskach. Wczoraj dzieci była, już proszę tam się nie przygotowywać. Już wiecie, już dzieci przychodzicie na gotowe. Takie nasze wspólne podziękowanie Panu Bogu, że jesteśmy razem. Bo jak śpiewaliśmy przy tej piosence, że Pan Jezus jest w każdym z nas, tak? A w takim, co broi, też jest Pan Jezus? Też. Też, jest. Bo ja broję. Dziękuję Pani Marzeny. Tak, i Panie Dyrektor, no mam kochane dzieci. I teraz ustępuję młodemu jubilantowi, niech udzielę nam wszystkim błogosławieństwa. Dobrze, też będzie prawda. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen. Święty Michał Archaniele. Tutaj wejście będzie, drogie panie, no niestety będzie z kamienia, szpilka tu poszalejecie, ale nie takie kocie łupy, tylko taki będzie ten, nie? Łupa, nie? Uwaga, tak? Wystarczy, proszę. Kurna parafialna. Bo tu zawsze jest ołtarz, jeden ołtarz wyżej. Tam będzie też witraż, gdzie jest to duże okno. A tabernakulum, ołtarz, ten stół, na którym się odprawia mszę świętą. Tutaj to są miejscowe głośniki, tutaj z boku. Te małe okienka, myślę, że też kiedyś będą małymi witrażami, ale to jeszcze to tak do odbioru nie jest konieczne. Tutaj to miejsce, słuchajcie, tajemnicze, to jest takie miejsce na taką salkę, że możemy tutaj zamknąć drzwi, nie na przykład religię, jakieś przygotowanie do pierwszej komunii świętej, cokolwiek, prawda? Nawet u góry, tak w przyszłości też będzie mogła ta salka. To nie od razu wszystko. To też będą głośniki, jak widzicie, tu będą taka nagrzewnica elektryczna, krzeszka był. I to, jak było dużo ludzi, to słuchajcie, my otworzymy te drzwi i ci, co tutaj będą siedzieć, będą mogli uczestniczyć we mszy świętej. Także to będzie dosyć pojemna będzie ta kaplica. Tutaj obok będzie zakrystia. Ale tu będzie, słuchajcie, toaleta. Gdyby ktoś jeszcze dzisiaj zjadł coś z tego, co przed mszą świętą, szybko zdąży się to uratować.